little, piece by piece. I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. Got my eyes on you, and you got no clue what I'm supposed to do. I can't help myself. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. Wchodzimy na jeden z pierwszych luizjańskich, nowoorlańskich cmentarzy. Postaram się opowiedzieć wam trochę o tym, kim była Mary Lou Beau i czym tak naprawdę jest luizjańskie wudu. No, you wouldn't take what's not yours, if you know who I am. When the night will fall, I'll haunt your. Like this particular one, the Hierophant, he means if this card comes up during a reading, it means that you, depending on where it is, it's like the teacher card or the guide or like a priest card. Znajduje się właśnie w jednym z sklepów, a raczej świątyń wudu po dziś dzień, która obsługuje ludzi wierzących i także tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o sobie z kart, czy ze swojej dłoni. A więc tak wygląda takie miejsce i tak mniej więcej podobnie wyglądało to w XIX wieku za życia Mary Lou Beau. Więc pewnie zapytacie, czym jest wudu? Już pędzę z odpowiedzią. Szedłem właśnie nagrywać o wudu na cmentarzu i patrzcie, co się stało. Tu już drugi mikrofon, wczoraj mi się popsuł jeden i teraz mi się popsuł zapasowy. I uważam, że w takim razie to jest właśnie przekleństwo Orleanu, że coś się zesrało. Powiem wam, że nie wiem, co mam teraz zrobić. To jest bardzo chora sytuacja. No ale trzeba nagrywać dalej, nie? Jaka jest historia słynnych lalek wudu? Otóż lalka wudu, taka jak ta, oryginalnie była używana przez lekarzy i doktorów. Mieli ich wręcz całe szafy. Otóż w czasach, kiedy przychodziło się do lekarza, tak jak dzisiaj, macie swoje archiwum lekarskie, waszą historię zdrowotną, po angielsku medical records. I w Nowym Orleanie po prostu wymyślono, że będą to lalki. Jeżeli bolało was serce, doktor wiedział, który to jest pacjent, był podpisany, po prostu brali pineskę i wciskali ją w serce. Więc jak przychodziłeś kolejnym razem z kolejnym problemem, przedstawiałeś się i lekarz wyciągał twoją lalkę i wiedział: o, okej, pamiętam, już sobie przypomniałem, rzeczywiście tutaj pana bolało serce. Więc zamiast szafy pełnej sterty papierów, były piękne, ozdobne lalki. No ale oczywiście plotki roznoszą się szybko, szczególnie po Nowym Orleanie. I wystarczyło, że jedna osoba zaczęła posądzać innego z lekarzy klasycznych, wcale nie wudu, właśnie, że uprawiają czarną magię i rzucają klątwy na swoich pacjentów. Plotka rozprzestrzeniła się bardzo, bardzo szybko. Jak wiecie, duży wpływ na to wszystko miało Hollywood, które w latach 20. i 30. potrzebowało nowych historii, nowych ponurych opowieści, żeby zaciekawić widza. Więc co wymyśliło Hollywood? No wymyśliło wampiry, wymyśliło zombie, Frankensteina, wilkołaki i wudu. Zastanawiacie się może jeszcze, czemu ten cmentarz wygląda tak, jak wygląda. Ma takie duże kopuły i jak się pochowuje tutaj ludzi. Ponieważ ludzi chowa się po dziś dzień. To nie jest tylko XIX-wieczny cmentarz. No jest to prostsze, niż możecie sobie wyobrażać. Oczywiście Nowy Orlean znajduje się od 2 do 5 stóp nad poziomem morza. W związku z tym niektóre religie uznają, że trzeba być pochowanym 6 stóp pod ziemią. Co jest niemożliwe, ponieważ wykopiecie 2-3 stopy
już macie po prostu ziemię bagnistą, macie już wodę po prostu, więc nie da się pochować tam człowieka. Poza tym kolejna rzecz jest taka, że no dość często tutaj pada. W związku z tym, że pada, to trumny zaczęły po prostu spod ziemi wypływać, więc co wymyślono najpierw? No najpierw wymyślono, że zrobili się dziury pod spodem trumien, w związku z tym nie będą te ciała z trumnami wypływać. No ale to niszczyło ziemię, ponieważ no szczątki waszych bliskich i ukochanych, drogich wam osób, no one wchodziły w ziemię, a potem z ziemi, jak wiecie, też się wyciąga wodę pitną, studnię. W związku z tym musiano wymyśleć jakąś alternatywę, do tego zaczęto budować po prostu takie duże krypty, żeby ciała nie były w ziemi. No i jak widzicie, te krypty po dziś dzień trzymają się dobrze, mimo Katriny i innych huraganów. Więc pewnie ciekawi was jeszcze historia królowej wudu Marii Lwo. Otóż jest to kobieta czarnoskóra, która była wolną kobietą. Tak czy inaczej traktowano ją gorzej i po rasistowsku, no ale to mniejsze. Generalnie miała u siebie w rodzinie chyba babcię, która trochę zajmowała się wudu, więc można powiedzieć, że miała trochę pojęcie większe niż przeciętny Nowoorlańczyk. Ale do sedna. Marii Lwo była znana z tego, że była fryzjerką. Bardzo pięknie przygotowywała włosy francuskiej, wówczas arystokracji, kobietom koloru skóry białego. A co się robi u fryzjera? U fryzjera się plotkuje, więc dziewczyny przychodziły, plotkowały, a Marii Lwo o nich dużo, ale to dużo wiedziała. Szczególnie, że była ciemniejszej karnacji, to nie miała też problemu z kontaktem z niewolnikami. Rozmawiała z nimi jak równa z równym. W związku z tym, że wiedziała tak sporo informacji, jak wiecie, informacja to siła, usłyszała niegdyś od swoich klientek rozmowę, w którą się wtrąciła, bo rozmawiały o wudu. Zauważyła, że dziewczyny nie mają bladego pojęcia o tym, więc powiedziała: o, słuchajcie, wiecie co? Tak się składa, że jestem królową wudu. Plotka rozeszła się bardzo, bardzo prędko. Oczywiście królową wudu nie była, ale był to dobry blef i uzasadniony. Otóż oczywiście, jeżeli jest popyt, to trzeba stworzyć podaż. Więc każdy wudu interpretował po swojemu. Czym były zainteresowane francuskie arystokratki? Były zainteresowane eliksirami miłości, były zainteresowane rzucaniem czarów na swoje rywalki, na dziewczyny, koleżanki, których nie za bardzo lubią. Oczywiście wróżenie z kart, wróżenie z kości, prawda, wystarczyło przyjść do Marii Lwo, ona rzuciła kości, a w związku z tym, że kumplowała się z twoimi niewolnikami, wiedziała o tobie bardzo, bardzo dużo, ponieważ niewolnicy są cały czas krok w krok ze swoim panem. Więc są świadkami wielu, wielu wydarzeń, a Marii Lwo była z nimi zakumplowana. W związku z tym nie musiała nawet czarować ani nic robić, żeby wiedzieć o tej osobie w stylu: o, codziennie przychodzi do ciebie ten ciemnowłosy, tak, tak, czuję to. Wiecie, o co chodzi. Niewolnicy to po prostu widzieli, sprzedawali te informacje Marii Lwo, a ona zbijała na tym czysty profit. Red brick from the cemetery. You're supposed to scratch three X's onto the tomb of Marii Lwo. You're supposed to knock three times on the tomb. You're supposed to hold the brick in your right hand, get on your right foot, hop three times clockwise in a circle. I'm not going to do it. I'm an adult. Make a wish. You ask Marii Lwo to intercede in your life. You walk backward out of the cemetery holding the brick. Right? When your wish is granted, you come back and you circle the X's. Look how many X's are circled. When you desecrate the domain of the dead in voodoo, nobody's gonna help you out, right? You're supposed to revere the gate or the ancestors, now it's supposed to draw on their houses, right? Tombs associated with Marii Lwo, even if they're not really even associated with voodoo or they're not part of her family tomb, have been almost X'd to death, right? Which is why I gotta tell people not to draw on the tombs. Więc cała ta kreacja wudu to było to, w co te kobiety chciały wierzyć. A chciały wierzyć w czarowanie, eliksiry miłości, rzucanie klątw, olejki eteryczne. To były bardzo, bardzo proste rzeczy, ale wystarczyło, że takie osoby zobaczyły te rytuały z wężami, z bębnami w tych fancy maskach i one już myślały i wiedziały, że coś jest na rzeczy.
A to jest dość proste, ponieważ cała ta medycyna wudu, nie tylko rytuały, one są oparte na placebo. Tak jak większość leków po dziś dzień, które dostajecie w aptekach, to są zwykłe cukierki tak naprawdę. Przynajmniej duża część z nich, leków bez recepty. Ponieważ, no, wierzymy w to, co chcemy. Więc to tyle, jeżeli chodzi o wudu i Marie Laveau, ale było też parę przypadkowych rzeczy, w które tutaj wierzono. Skąd się wzięło w ogóle zombie? No, akurat wzięło się właśnie od tej żółtej gorączki, ponieważ wiele osób, które tą gorączkę miało, no, wyglądało strasznie, miało przeżółknięte oczy. I zdarzyło się kilka razy, że pochowano tutaj osobę, która zmartwychwstała, ponieważ ludzie chorzy wówczas, zdarzało się, po prostu zapadali w głęboką śpiączkę. I w związku z tym chowano ich, a oni wstawali z martwych. I w pewnym momencie się jargnięto, że coś jest na rzeczy. W związku z tym osobom, które chorowały na żółtą gorączkę i w ogóle ludziom, którzy umierali, przywiązywano do palca sznurek, który był przeciągnięty do dzwonka. W związku z tym, jeżeli się obudziłeś już pochowany, mogłeś zadzwonić, a dyżurny, który chodził po cmentarzu, mógł usłyszeć, że właśnie zmartwychwstałeś. No i czemu te nagrobki też są takie spore? Ponieważ to była kremacja. Ciało chowane na górnej części przez chyba parę lat, potem było przenoszone do części dolnej, tej właściwej, gdzie już jest się pochowanym. Otóż możecie sobie wyobrazić, jaka tutaj będzie temperatura, ponieważ tutaj dzieje się gotowanie. Tutaj po prostu neutralne, naturalne z popiołu w popiół. W związku z tym najpierw chowano ciebie tutaj, aż spłonąłeś, rozłożyłeś się, nastąpiły wszystkie te dziwne i okropne rzeczy, które dzieją się z ludzkim ciałem po śmierci. Różnego rodzaju wybuchy, spusty powietrza i tak dalej. A potem dopiero przenoszono ciebie trochę niżej. A co się działo, jeżeli na przykład zmarły w podobnym czasie dwie osoby z tej samej rodziny? No wtedy mamy problem, ponieważ nie zmieścimy na górze dwóch osób. W związku z tym tą pierwszą osobę, która już była wcześniej chowana w tej górnej części, wyciągano, dzielono ją na części, robiono z tego worek i idzie na dół. A ta górna była zajęta przez tą kolejną osobę, która zmarła później. Jakby o tym pomyśleć, to wszystko miało sens. Od wudu, pod pochówki i całe te rytuały. Zabawne jest to, że od kiedy jestem w Nowym Orleanie, chyba już czwarty raz odwiedzam jakiś cmentarz, żeby przygotować ten odcinek. A w Polsce, no, powiem wam, że do swoich bliskich zdarza się tak naprawdę tylko raz do roku, ewentualnie dwa razy do roku. No ale myślę, że temat fascynujący. Jeżeli wam się podobał, pamiętajcie, że możecie wesprzeć moje kolejne wyprawy na Patronite. No a poza tym w każdy inny sposób, na przykład dając łapkę w górę, czy po prostu subskrybując, udostępniając ten materiał swoim znajomym. Ja mogłem się wahać trochę na tym materiale, ponieważ jest to materiał dość, no ten temat sam w sobie dość trudny, aczkolwiek arcyciekawy, ponieważ z jakiegoś powodu śmierć jest tematem tabu. I dawno, dawno o tym się nie rozmawiało w przestrzeni publicznej. A jak to wyglądało tutaj, jest arcy ciekawe. Ja jestem Wąski z Nowego Orleanu w Luizjanie. Wąski kanał.